Zastanawia mnie jedna rzecz. Dlaczego numer, który mam na plecach, wszyscy jadący na rowerze mają z przodu kierownicy? Weź tu się walną. Słowem wstępu, pamiętajcie o tym, że film nagrywa się osobno, a potem dane z Garmina trzeba synchronizować osobno, przez co wyścig w lesie nie jest tak prosto połączyć ścieżkę z obrazem. Tak więc gdzieś minimalnie może nam się to rozmywać, co zapewne zobaczycie na jakichś hopkach, że te wzniosy pojawiają się ciut później. Ale generalnie wszystkie pozostałe wskaźniki będą działały poprawnie. Zapraszam na wyścig cyklo Gravel. Startu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start. Powodzenia, panie i panowie. Tutaj nie do końca wychodzi ten start. Człowiek się nie wpiął z klifu i trochę mnie to gdzieś tak koncentruje, a niestety nie ma do koncentracji na starcie, bo już wszyscy jadą. Trzeba będzie gonić. Nie ma lipy, to nie jest wyścig szosowy, tylko gravel, a mimo wszystko 47 km na godzinę od startu lecimy i nie jest to żadne zakłamanie. Faktycznie tyle niestety musimy wydoić z siebie, żeby osiągnąć jakąś pierwszą grupkę na wyścigu gravelowym, przetrzymać pierwszy zaciąg. Co jak widać, chwilę mi zajmuje, żebym doszedł do siebie i otrzeźwiał i wrócił do walki. Kamera umiejscowiona jest na moim kasku, przez co ta odległość mogłoby się wydawać pomiędzy mną a tą grupką jest większa. Natomiast to taka perspektywa. Przede mną będzie Jasiu. Człowiek jest minimal jak brat. Kolega z mojego teamu, który trzeba przyznać tego dnia miał niesamowitą nogę, ale równocześnie niesamowitego pecha, jeśli chodzi o sprzęt. W tym momencie właśnie spada mu łańcuch. Jest to dość krótko po starcie, co jadąc na jego kole, przyznam, mocno mnie dezorganizuje. Nie do końca wiem, jak się zachować. Wiem, że Jasiu sobie poradzi, wybija mnie to z rytmu i robi się bardzo duża dziura, którą jeden zawodnik tylko i wyłącznie jest w stanie zaspawać. Jestem zawieszony pomiędzy pierwszą grupką, która gdzieś kawałek mi odjeżdża, a odwracając głowę wiem, że kolejna grupka jest, no, szacuje na 100 metrów za mną. No, można by powiedzieć w moim wykonaniu standard zawieszony między peletonami. Okej, pierwsza grupa odjechała, postanawiam dać się dogonić drugiej grupie i wsiąść na koło i tam powalczyć. Niestety przyznam, że ten dość ostry start i pogoń całkowicie mnie odcięła. I co najgorsze, kiedy dojeżdża właśnie ta druga grupka, ja po prostu nie jestem w stanie wskoczyć na koło. Co mnie, no przyznam szczerze, niesamowicie zirytowało, bo jeśli przed chwilą próbowaliśmy walczyć i nawiązać walkę z pierwszą grupką, a potem czekacie na drugą. Czekając specjalnie na drugą grupkę, zostajecie przez nią po prostu minięci jak małe dziecko, no, powoduje to jakąś frustrację. Gdzieś ewidentnie ten start wymagał większego odpoczynku niż mi się wydawało.
tak naprawdę staram się podjąć walkę, by wrócić na te drugiej grupki. Grupki, którą przecież specjalnie puściłem prędkość, żeby chwilę odsapnąć i się z nimi zabrać. Udaje mi się, ale tak naprawdę jest to już trzeci wysiłek na przestrzeni kilkunastu minut od silnego zaciągu na starcie, potem pogoni, żeby wrócić i teraz jeszcze jeden wysiłek, żeby tu wskoczyć na koło. A to tak naprawdę mimo niskiej prędkości musicie mi uwierzyć, jeśli ktoś nie jechał, że ten fragment był naprawdę ciężkawy. Przede mną jedzie kolega Rafał, też ma numer na plecach. Widać, stare szosowe nawyki zostają. Jeśli dostałem sztywny numer na kierownicy, to i tak ze łzami w oczach, że jest tak strasznie sztywny i tak go przypniemy na plecy. Udaje mi się wskoczyć na tą drugą grupkę, ale przyznam, że trzeci taki wysiłek z rzędu bardzo mocno daje mi się w kość. Jesteśmy trochę dalej na asfalcie. Tu po prawej stronie zaraz pojawi się kolega Jasiu, który wrócił. Wrócił informując mnie, że jego łańcuch spadł nie raz, a trzy razy. Do końca wyścigu spadnie mu, o czym on jeszcze nie wie, dwa razy i jeszcze raz spadnie mu kijek w szprychy. No cóż, nie miał szczęścia tego dnia. Staramy się dojść, grupkę przed nami, sekcja asfaltowa niby powinna pozwolić na spore nadrobienie, ale przyznam, że to jest już taki fragment, kiedy jestem ujechany i w momencie, kiedy powinniśmy w tym momencie poprawić, Jasiu się odwraca, widzę, że patrzy za mną, czy wskoczę mu na koło, za co mu jestem bardzo wdzięczny. Ja tak naprawdę już nie mam z czego, chociaż widzicie, ci ludzie są wszyscy w zasięgu wzroku i Jasiu właśnie ich dochodzi. Ja też tam powinienem być. Powinienem być na jego kole, powinienem być z tą grupką, która jest tak bardzo blisko. Ale po prostu w tym momencie nie mam siły. Tętno 167 i mój organizm mówi odpocznij. Tu mnie wyprzedza jeszcze kolega Rafał. Też stara się dać mi koło, to jest bardzo miłe i robi przeskok. I to jest kolejna dłoń wyciągnięta w moim kierunku, by mi pomóc, ale no nie mogę. Naprawdę, choćbym się nie wiem jak postarał, nie jestem w stanie tam skoczyć. Szkoda, bo właśnie tak odjeżdża ostatnia szansa na nawiązanie walki z tak naprawdę pierwszą grupą. Jestem już wypoczęty, zregenerowany, w oddali widzę koszulki drugiej grupki, na które tak naprawdę mi odjechała. Rozpoznaję koszulkę Rafała. Idę w trupa, siadam na ramię na asfalcie i ku mojemu zdziwieniu mój rower wyjeżdża za podwójną ciągłą i tracę nad nim kontrolę. W tym momencie już wiem, że przebiłem oponę na zjeździe. Dociskając ją na ramię, po prostu spuszczam powietrze do zera. Dostaję cynk od kolegi z boku, że chyba mam flaka. I to oni postarają się dogonić drugą grupkę, a ja w tym momencie sprawdzę umiejętności szybkiej zmiany dętki właśnie na znaku rowerowym.
No cóż, wyścig dla mnie się skończył. Pozostaje już tylko podjazd pod Sobieńczyce i spokojny wjazd rowerem na metę. Ja pierdolę! Co jest? Drugi kapeć. O kurde, szkoda. Realnie widząc dość duże chmury i wiedząc, że będzie niezła ulewa, chciałem skręcić na końcu trasy w lewo jakieś 400 metrów do samochodu, ale miałem chip na rowerze, ja wiem, że to kosztuje organizatora. Poza tym też na komputerze by się odhaczyło, że gdzieś zaginąłem, a nie chciałem, żeby ktoś mnie nerwowo szukał i wydzwaniał. Więc postanowiłem podejść na metę i zdać chip. No i wyszła taka trochę zabawna sytuacja, gdzie czym bliżej mety, tym bardziej ludzie zaczęli skandować, że jestem czwarty, żebym walczył. Oczywiście to nie mogłem być czwarty. Wjechało trzech zawodników przede mną, ale oni robili dwa kółka, a nie jedno tak jak ja. No i biegłem na tą metę z rowerem i chciałem tuż przed metą skręcić w lewo po medal, ale ludzie zaczęli tam skandować i klaskać i praktycznie ręką przepchnęli mnie przez linię mety. Chip odbił, odpikał. A w zeszłym roku był chip w połowie trasy, a teraz nie było takiego kontrolnego, więc tak naprawdę ludzie zaczęli bić mi brawo, z jakim heroizmem wywalczyłem czwarte miejsce. No, strasznie czułem się zażenowany. I powiedziałem do człowieka, który wyszedł za komputera, on mi pogratulował walki, a powiedziałem, że nie, 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 przede mną powinno być jeszcze jedno kółko. Ale mam kapcia i dla mnie wyścig kończy się po jednym okrążeniu. Powiedział, że okej. Okay. No i dla mnie sprawa była załatwiona, tak? Przyznałem się. No i do widzenia w ogóle. To nie było innej opcji. Dostałem pamiątkowy medal za walkę i idąc do samochodu zobaczyłem, jak jeden z zawodników MTB Cliffa wściekle się kłóci z kimś na mecie, że on powinien być czwarty, a ludzie mu tłumaczą, że to taki koleś z rowerem na ramię go wyprzedził na pieszo. I on wściekły zaczyna mnie szukać. Ludzie wskazują na mnie palcem, że to jest o, to on tak dzielnie walczył. Ten biegnie za mną, prawie zapłakany. Ja nie wiem, że chciałem go oszukać albo coś, ale chłopie, weź się do mnie odczep, idź tam po swój puchar. Jezus. Co za żenująca sytuacja. O Jezus. Ale słabizna.